wydarzenia. Najbardziej wiarygodny program informacyjny w Polsce. Katarzyna Zdanowicz, witam Państwa. Jest niedziela, 17 kwietnia. Zapraszam na wydarzenia. Wyjątkowe błogosławieństwo Urbi et Orbi dla Ukrainy. Niech nastanie pokój dla udręczonej Ukrainy. Wielkanoc w cieniu wojny. Ludzie ludziom gotują taki los. I wspólne święta. Strawy i polskie, ukraińskie gotowali my wszyscy razem. Teraz jest jedna duża rodzina. Ostrzał Charkowa. Leżałam i patrzyłam, jak kałuża robi się coraz większa. Leżałam we własnej krwi. Rosyjskie ultimatum dla Mariupola. Sytuacja Mariupola pozostaje tak trudna, jak to tylko możliwe. Jest po prostu nieludzka. I kolejny dowód rosyjskich zbrodni. Baba leży i rzuca się, głowa postrzelona. Zawołali kogoś, on jeszcze raz strzelił. Dramatyczne nagranie z głodującego Szanghaju. Ludzie są zamknięci w mieszkaniach, nikt nie wie jak długo jeszcze. Chcę wiedzieć, kiedy to się skończy. Najważniejszy dzień Wielkanocy, Wielka Niedziela, moment Zmartwychwstania Pańskiego, dzień radosny. Ale trudno się do końca cieszyć, kiedy u sąsiada rozgrywa się dramat. Papież Franciszek niemal całe błogosławieństwo poświęcił Ukrainie. Mówił, to jest Wielkanoc wojny i ponownie apelował o pokój. Wojna nie może nam spowszednić. Agnieszka Milczarz. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Błogosławieństwo Urbi et Orbi. Rok temu z powodu pandemii papież błogosławił miastu i światu z prawie pustej Bazyliki Świętego Piotra. Dziś tradycyjnie z lodżii najważniejszej dla katolików świątyni niemal całe błogosławieństwo poświęcił pogrążonej w wojnie Ukrainie. Mówił to Wielkanoc wojny. Sia pace per la martoriata Ukraina. Niech nastanie pokój dla udręczonej Ukrainy, tak ciężko doświadczonej przemocą i zniszczeniami okrutnej, bezsensownie rozpętanej wojny. Niech nad tą straszliwą nocą cierpienia i śmierci wkrótce wzejdzie nowy świt nadziei. Wybierzmy pokój, przestańmy prężyć muskuły, gdy ludzie cierpią. Papież apelował, by nie przyzwyczajać się do wojny, by wołać o pokój, tak by to wołanie usłyszeli rządzący państwami. Na wieczornej mszy Wigilii Paschalnej był Iwan Fedorow, burmistrz Melitopola, porwany 11 marca przez Rosjan i po 6 dniach uwolniony w ramach wymiany więźniów między Kijowem i Moskwą. To do mera Melitopola Franciszek mówił o wsparciu i modlitwie za Ukrainę. Odwagi, jesteśmy z wami i możemy także powiedzieć wam najważniejszą rzecz, którą dziś się świętuje. Chrystus woskres. Wieczorem we wszystkich świątyniach katolickich zapłonął ogień, od którego zapalano Paschał, symbol zmartwychwstałego Chrystusa. Liturgia światła. Wielkanocną poranną mszę świętą poprzedziła rezurekcja. Procesja wokół świątyni z Najświętszym Sakramentem. Ukraińcy, których tak wielu uciekło do Polski, uwierzyli, jak mówił metropolita warszawski, że Polacy pomogą im w cierpieniu. Pokazaliśmy się, Bogu niech będą dzięki. Takimi Cyrenejczykami i Weronikami i niewiastami na drodze krzyżowej narodu ukraińskiego. O pomocy, jaką niosą Polacy Ukraińcom, mówiła składając wielkanocne życzenia para prezydencka. Każdy człowiek jest naszym bliźnim i zasługuje na pomoc, a szczególnie osoby opuszczone, ofiary agresji i niesprawiedliwości. Wierzymy, że światło zwycięży nad mrokiem, że prawda, dobro i braterstwo zwyciężą nad złem. W cerkwiach w całej Polsce świętowano dziś Niedzielę Palmową. Uchodźcy z Ukrainy powiększyli niejedną prawosławną i grekokatolicką parafię. Radość przeplata się ze smutkiem. Te uczucia są bardzo mieszane i dlatego niezwykle potrzebna jest wtedy modlitwa. Pomoc uchodźcom nie oznacza, że bezdomni i potrzebujący zostali w święta pozostawieni sami sobie. W Polsce, w Europie nie powinno być głodnych ludzi. Pomoc to przecież istota chrześcijaństwa. Agnieszka Milczarz, Wydarzenia. W Ukrainie Niedziela Palmowa pod ostrzałem. Rosjanie atakują Charków i próbują przejąć Mariupol. Postawili ultimatum Ukraińcom broniącym miasta, ale ci nie poddali się. Wyciekło jednak kolejne nagranie pokazujące brutalność armii Putina. W jednej ze wsi Ukraińcy znaleźli sarin, zabójczy i zakazany gaz bojowy. Tomasz Jabłoński.
Mimo ciężkich strat ukraińscy żołnierze nie złożyli broni. Walczą dalej w ogromnym kompleksie huty stali Azovstal. Z 15 tysięcy zostało ich, jak twierdzi rosyjskie dowództwo, około 2,5 tysiąca, w tym 400 obcokrajowców. Nie zamierzają oddawać się w ręce Rosjan. Mówiąc szczerze, w kwestii Mariupola nie ufamy rosyjskim negocjatorom. Na propagandowym filmie Rosjanie dobrze traktują ukraińskich jeńców. Nie wiadomo jednak, co działo się z nimi dalej. Większość obrońców to żołnierze pułku Azow, znienawidzonego przez Rosjan. Doszło tuda, tam leży baba, короче, какая-то, бля. Башка простреляна, короче, лежит, дергается. Я говорю, что это за хуй? Они говорят, короче, бля. Типа у нее брат в Азове, там что-то этот самый. Короче, они ее расстреляли. Rosjanie twierdzą, że oprócz Azovstalu kontrolują już całe miasto. Przeczesują je w poszukiwaniu nazistów, ale według świadków zagrożony jest każdy, kto przyznaje się do bycia Ukraińcem. Sytuacja Mariupola pozostaje tak trudna, jak to tylko możliwe. Jest po prostu nieludzka. To właśnie robi Rosja. Celowo próbuje niszczyć każdego, kto jest w Mariupolu. Nie tylko tam. Po raz kolejny Rosjanie ostrzelali rakietami między innymi Charków. Są ofiary. Świeciło słońce, nie było wiatru, więc wszyscy chcieli skorzystać, posiedzieć na ławkach, na świeżym powietrzu. Nagle ludzie zaczęli krzyczeć na ziemię. Upadłam i na początku nic nie poczułam. Po chwili zobaczyłam krew. Krew z mojej nogi. Leżałam i patrzyłam, jak kałuża robi się coraz większa. Leżałam we własnej krwi. Ukraińcy obawiają się, że jeżeli Rosjanom nie uda się pokonać ich czołgami i karabinami, sięgną po broń masowego rażenia. Mer miasteczka Trościaniec na północy Ukrainy twierdzi, że w miejscu, gdzie stacjonowali Rosjanie, znaleziono ślady sarinu, zabójczego gazu bojowego. Prezydent Ukrainy ostrzega przed atakiem nuklearnym. Oni mogą to zrobić, jestem tego pewien. Użyją każdej broni, jaką dysponują. Ryzyko oczywiście istnieje. Ale polscy eksperci uspokajają, że nie pozwolą na to Chiny i inni sojusznicy Władimira Putina. Rosja musiałaby się liczyć z tym, że ta połowa świata, która siedzi okrakiem i nie tak bardzo zdecydowanie potępia rosyjską agresję, by znalazła się w tym obozie zachodnim. Ze wschodu Ukrainy wciąż uciekają tysiące ludzi. Ewakuują się z tym, co mają najcenniejszego. Tego koguta wywiozła z Mariupola pewna staruszka. Mówi, że nie mogła zostawić przyjaciela, z którym przeżyła bombardowania i głód. Tomasz Jabłoński, Wydarzenia. U Ukraińców Wielkanoc za tydzień, ale już teraz obchodzą święta z Polakami. Życzą sobie jednego – pokoju. Trudno, żeby ich święta były wesołe, gdy w ojczyźnie jest wojna, ale za sprawą rodzin, z którymi związał ich wojenny los, ich Wielkanoc będzie spokojna. Z dala od bomb i dźwięku syren ostrzegających przed atakiem. Cyprian Jopek. Wszystkiego dobrego jeszcze raz i będę wszystkich przepraszam za wzruszenie. W tym jednym dolnośląskim domu razem z gospodarzami do świątecznego stołu usiadło 7 ukraińskich rodzin. Jesteśmy za wszystko wdzięczni. Chrystus zmartwychwstał. Chrystus woskres. Teraz jest jedna duża rodzina i już... Tu na Lubelszczyźnie i tu w Warszawie po dwie kolejne. Wszędzie jedno życzenie. Myru nam... Do 24 lutego nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak bardzo byliśmy szczęśliwi. Życzyliśmy sobie wtedy dobrego jedzenia, nowej sukienki, remontu mieszkania, a teraz po prostu życzymy sobie pokoju. Prosto myru. Oksana Chomucha razem z dziećmi wyjechała z Krzywego Rogu. Jej nowym domem jest mieszkanie Olgi i Siergieja Łabęckich. Z dziewczynami robiliśmy. Ukraińców z polskim obywatelstwem. Święta będą podwójne. Dziś katolickie, za tydzień prawosławne. Trochę skromniejsze, powiedzmy. Bo płaczemy i śmiejemy się jednocześnie. To jest trudne. Jest ciężko, bo święta zawsze były rodzinne. Wszyscy spotykaliśmy się razem w domu. Tęsknimy za rodzinnymi stronami. Rodzice i mąż Iryny Stolarowej zostali w Ukrainie. Ona z 2-letnim Maksymem wyjechała. Zamieszkała w domu Zofii Zięby. U nich to nie gotują białego barszczu na śniadanie wielkanocne, czyli nowość. To jest szuba. To jest szuba, śledź pod pierzynką, nasze tradycyjne danie. Dla wszystkich wspólne święta. Wszystkie dania ukraińskie i polskie robiliśmy razem. Choć na chwilę pozwoliły zapomnieć o wojnie. Życie trwa. Życie trwa, dzieci żyją, rodzina zdrowa. To najważniejsze. Nie zdrowie. To mu tak. Świętują z wiarą w to, że te kolejne będą już w Ukrainie. Chcemy, by następne święta były już z rodziną w domu.
i przywitajmy. Zadzwonimy tu wtedy z życzeniami. No dawaj. Cypriani Opek. Wydarzenia. W Europie o koronawirusie powoli zapominamy, ale Chiny znów się z nim mierzą, a władze wróciły do radykalnych rozwiązań określanych zero COVID. Wprowadzają bardzo surowe restrykcje. Odcięte od świata zostało potężne miasto Szanghaj. Mieszkańcy przeżywają koszmar, głodują i to nie jedyny ich problem. Michał Kwiatkowski. Szanghaj, miasto zamknięte. Według chińskiej propagandy mieszkańcy 25-milionowego molocha ze spokojem i zrozumieniem podchodzą do najcięższego lockdownu od początku pandemii. Nieoficjalną drogą docierają do nas dramatyczne obrazy. To krzyk rozpaczy mieszkańców odciętego od świata szanghajskiego blokowiska. Ludzie są zamknięci w mieszkaniach, nikt nie wie jak długo jeszcze. To się źle skończy. Rośnie liczba samobójstw. Teoretycznie prowiant roznoszą po domach komitety osiedlowe. Supermarkety współpracują z komitetami. Jedzenie można też zamawiać przez aplikację. Wówczas zakupy przyniesie jeden z robotów, którymi chełpi się władza. W rzeczywistości jednak wielu rodzinom głód zagląda w oczy, a przewlekle chorzy nie dostają leków. Ten mężczyzna błaga policję, żeby nie zabierała go siłą do jednego z zamkniętych ośrodków kwarantanny. Bezskutecznie. Tak w praktyce wygląda przyjęta przez rząd polityka zero tolerancji dla koronawirusa. Surowa, lecz skuteczna, zwłaszcza w początkach pandemii. Model chiński to jest model, w którym jest merytokratyczny rząd, który tym zarządza i w momencie, w którym to puszczamy wszystko na żywioł, to ten rząd nie jest potrzebny. To jest model zachodni, bardziej liberalny. To może być przyczyną tutaj tego przywiązania do tej strategii zero COVID. Po wprowadzeniu pod koniec marca masowych testów liczba wykrytych w mieście zakażeń wzrosła z 3 do ponad 20 tysięcy dziennie. Domagam się od rządu naukowych dowodów na sens takich restrykcji, a nie tylko podawania liczby nowych przypadków. Chcę wiedzieć, kiedy to się skończy. Lockdown zostanie zniesiony, kiedy przez 2 tygodnie nie zostanie wykryty ani jeden przypadek zakażenia. Szanghaj dąży do celu wytyczonego przez sekretarza generalnego partii. Pamiętajmy jednak, że wariant Omikron bardzo szybko się rozprzestrzenia. Dlatego musimy jeszcze wzmocnić prewencję i kontrolę, aby wygrać z wirusem masowej zagłady. Ostatniej doby w tym chińskim mieście liczącym tylu mieszkańców co 2/3 Polski na COVID-19 zmarło 7 osób. Michał Kwiatkowski, Wydarzenia. W wydarzeniach pytamy teraz, czy jakość powietrza może wpływać na zachorowanie na cukrzycę. Amerykańscy naukowcy twierdzą, że tak, na dowód pokazują wyniki swoich badań, które powinny dać nam do myślenia, bo jakość powietrza w Polsce jest zła, a cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną. Paweł Gadomski. Sezon grzewczy na szczęście już chyba u nas na finiszu. Będzie mniej brudnego powietrza, ale że smog, zwłaszcza w dużych miastach, pojawia się przez cały rok, to i takie oczyszczacze wyjdą nam tylko na zdrowie. Mają wyłapywać miejskie zanieczyszczenia. Przede wszystkim pyły zawieszone, czyli jedno z zanieczyszczeń, które jest najbardziej istotne, najbardziej dotkliwe. Za sprawą chorób, do których prowadzi smog, rocznie umiera u nas mniej więcej tyle osób, ile zamieszkuje na przykład podwarszawskie Piaseczno. W Polsce smog zabija około 45 tysięcy osób. Tyle zgonów przedwcześnie, tyle ludzi umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza, głównie na choroby układu sercowo-naczyniowego. Ale jak pokazują badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych na ponad 2 milionach pacjentów, smog może też zwiększyć ryzyko zachorowania na cukrzycę. Wykazano, że im większe stężenie pyłów w powietrzu, tym więcej zachorowań na tę groźną chorobę. Nie powinno się bagatelizować jej charakterystycznych objawów. Wzmożone pragnienie, wzmożone oddawanie moczu i chudnięcie to są sygnały alarmowe. A w Polsce, w której jakość powietrza wciąż pozostawia sporo do życzenia, cukrzyca jest już gigantycznym problemem. Są osoby, które żyją z cukrzycą, a w ogóle o tym nie wiedzą. Ta grupa może u nas liczyć nawet 1 milion osób. Występowanie cukrzycy badaniami potwierdzono już u blisko 3 milionów Polaków. Na całym świecie choroba nazywana epidemią XXI wieku dotknęła dotąd 415 milionów osób. Sami troszeczkę na tę chorobę pracujemy, zwłaszcza tę cukrzycę nazywaną typu drugiego. Jest to choroba, która najczęściej nie boli. Cukrzyca typu drugiego charakteryzuje się występowaniem wysokiego poziomu glukozy we krwi. Zwykle dotyka osoby w starszym wieku, ale występuje coraz częściej nawet u nastolatków. Często w parze z nią idzie otyłość. Trochę czasu też zajmuje to, żeby pogodzić się z tą diagnozą, ponieważ jest to jednak choroba przewlekła. Nieuleczalna. Oczyszczacze, które znajdziemy m.in. w Warszawie i Poznaniu, mogą być pomocne w próbach minimalizowania wpływu smogu na występowanie takich chorób jak cukrzyca. Takie urządzenie jest w stanie w ciągu doby usunąć zanieczyszczenia z powietrza, które wypełnia taką konstrukcję jak na przykład Stadion Narodowy. Paweł Gadomski, Wydarzenia.
Wojna w Ukrainie uderzyła w polską turystykę. Hotelarze już martwią się o majówkę. Blisko 75% hoteli ma mniej niż 30% rezerwacji. A odwołują je przede wszystkim turyści zza oceanu, ale także z Wielkiej Brytanii czy Francji. Polska Organizacja Turystyczna przekonuje, że jest u nas bezpiecznie i rusza z międzynarodową kampanią. Anna Ubian-Halicka. Wojna w Ukrainie. Pole rażenia ma szerokie. Obserwujemy praktycznie kompletny brak turystów z zagranicy. To głos Zakopanego. Podobnie jest w całej Polsce. Duży klient z Kanady, dla którego Polska, Ukraina, Rosja, to wszystko jest bardzo blisko siebie z perspektywy tak odległego państwa. Odwołał mi imprezę właśnie z obawy przed wojną. Przyjazd do Krakowa odwołała ostatnio nawet grupa studentów turystyki z Amsterdamu. Ja ich pytałem, no, ale czego się obawiacie? Polska jest bezpieczna, bo jest wojna. Nie w Polsce, ale to właśnie pokazuje, jeżeli studenci kierunku turystycznego obawiają się, to co mają powiedzieć turyści, którzy chcą po prostu spędzić miły urlop? Krakowska Izba Turystyki podała, że w pierwszych tygodniach wojny odwołano 50% rezerwacji. Najczęściej z pobytu w Polsce rezygnowali Francuzi, Amerykanie, Kanadyjczycy, Włosi i Brytyjczycy. Po czasie pandemii troszeczkę mieliśmy oddechu. Okazało się niestety, że wojna przekreśla turystykę przyjazdową, dlatego że strach i fama, która mówi, że w Polsce jest niebezpiecznie, bo jest na naszych granicach, za naszą granicą wojna, odstrasza klientów i to jest wielka niesprawiedliwość. Receptą ma być kampania Polskiej Organizacji Turystycznej. Pokazujemy, że Polska jest bezpieczna. Ale przede wszystkim gościnna. Nie tylko dlatego, że przyjęła ponad 2 miliony uchodźców. To na pewno pokazywanie naszego kraju w pozytywnym świetle. W świetle tej gościnności, która towarzyszy nam nie od konfliktu na Ukrainie. Ona towarzyszyła nam zawsze. Przestraszonych turystów ma też przyciągać polska kuchnia. Mamy regionalne potrawy, bo mieszkamy praktycznie w puszczy, mamy dziczyznę. Zachwala właściciel pensjonatu w Narewce na Podlasiu. Tu wojna to już trzecia zapaść w turystyce po pandemii i kryzysie migracyjnym. Ludzie po prostu bali się tutaj przyjeżdżać, nieświadomie. To na razie powoli, ale jednak się zmienia. Po marcowym zastoju na Wielkanoc do Polski przyjechali nasi najbliżsi sąsiedzi. Możemy mówić tutaj o zwiększonym zainteresowaniu turystów z bliskich nam krajów, zza południowej granicy, czyli m.in. Słowacja. Jest bardzo dużo klienta niemieckiego, którego tak naprawdę do tej pory nie było. Ludzie mieli potrzebę tak naprawdę odreagowania, odpoczęcia od tego wszystkiego i faktycznie było dużo większe zainteresowanie ofertą. Dzięki temu dziś w wielu hotelach i pensjonatach jest komplet. Branża turystyczna ma nadzieję, że tak już zostanie. Anna Ubian-Halicka, Polsat News. W luksusowym autku na zmianę opatrunku tak mali pacjenci kursują po szpitalnym korytarzu w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W ten sposób dzieci mają zapomnieć o zabiegach i o operacjach. Stanisław Ryk. I wystartował. Adrian kieruje swoim pierwszym Lamborghini i mimo, że ma tylko 9 lat, robi to w pełni legalnie. Kiedyś chciałam mieć takie auto, ale teraz nie spodziewałam się, że one będzie tutaj. Drogi są proste, świateł brak, tylko zakręty mają 90 stopni. Przed jednym z nich Adrian mija 10-letniego Filipa. To jest naprawdę fajny samochód. Ten za sterami BMW. Obu kierowców czeka na mecie operacja. To jest największa frajda dla małych dzieci. No bo się odstresowują na przykład od zabiegów, od operacji i od innych strasznych rzeczy, tak jak ja w sumie. Nasi pacjenci będą mieli odjazdowe wrażenia. Bo tu o wrażenia, co mały pacjent zapamięta, chodzi. W klinice ortopedii rocznie operuje się prawie 2000 małych pacjentów. Wielu z nich musi wrócić do szpitala na kolejne etapy leczenia. Każde dobre wspomnienie z poprzednich hospitalizacji powoduje większą akceptację powrotu do szpitala. Radio, zgaszenie silnika. Tak dzieci będą jeździć teraz na zmianę opatrunku, pobranie krwi czy na kontrolę. Jak mają na horyzoncie jakąś atrakcję fajną, to czasem zapominają o tych niedogodnościach i niemiłych chwilach. Dziecko ma bujną wyobraźnię, która może podpowiadać fałszywe obrazy w drodze do gabinetu, a tu za kierownicą autka kupionego przez darczyńców skupia się tylko na jeździe. To wszystko powoduje, że dziecko przestaje chociaż na chwilę czuć poczucie zagrożenia, jakie wynika z choroby. Dzieci mają za małą wiedzę, by zracjonalizować sobie chorobę czy pobyt w szpitalu. Latami tego nie dostrzegano.
Jest to element bardzo istotny w zakresie całego procesu leczenia naszych pacjentów. W leczeniu, zwłaszcza długotrwałym, to element kluczowy. Takie chwile w szpitalu to gwiazda Alvaro Soler śpiewający dla chorych dzieci na raka. Pokazywaliśmy to w wydarzeniach. Mogą przyspieszyć koniec choroby. Psyche jest niezwykle ważna, jest niezwykle istotna, aby całościowo zapewnić komfort. Adrian rusza w dalszą podróż, oby ta w szpitalnych korytarzach była jak najkrótsza. Stanisław Wewryk, Wydarzenie. Przez złośliwego raka panu Krzysztofowi amputowano nogę i część miednicy. Mężczyzna nie może się swobodnie poruszać ani nawet siedzieć. ZUS odmawia mu jednak prawa do renty. Sprawą zajmuje się dziś Państwo w Państwie i Przemysław Talkowski. Dlaczego urzędnicy nie chcą przyznać choremu renty? Chociaż mamy 3 opinie biegłych sądowych lekarzy, że pan Krzysztof jest trwale i całkowicie niezdolny do pracy, to urzędnicy ZUS-u na podstawie przepisów twierdzą, że renta się panu nie należy. Czy naprawdę ani ZUS, ani sąd, ani całe nasze państwo nie są w stanie pomóc człowiekowi, który już tyle wycierpiał? Zdaniem urzędników? Ich zdaniem jest to, że jestem półsprawny, czy nie do końca, ale w każdym bądź razie no jeszcze, że tak powiem, mogę pracować. Rozumiemy tę sytuację, naprawdę wiemy, że ona jest bardzo, bardzo poważna. Natomiast no, nie możemy też przekroczyć przepisów. Trzymam tutaj 215 zł, to jest moja wypłata na cały miesiąc. Państwo w Państwie, zaczynamy zaraz po wydarzeniach. To wyjątkowe zawody dla wyjątkowych ludzi, uroczyście rozpoczęte przez ich niezwykłego pomysłodawcę. W Hadze rozpoczęły się Invictus Games. Zawody dla weteranów rannych w wojskowych misjach. Obecni są również Polacy. Ich pomysłodawca, książę Harry, szczególnie witał ukraińskich weteranów, a na otwarciu pojawił się wspólnie z żoną. Jarosław Kuś. Odkąd 2 lata temu książę Harry i księżna Meghan zrezygnowali z królewskich przywilejów i wyjechali do Stanów Zjednoczonych, w Europie wspólnie ich nie widziano. Przyjechali do Hagi specjalnie, by otworzyć Invictus Games, igrzyska weteranów rannych w misjach wojskowych. Te zawody miały odbyć się 2 lata temu. Odwołano je z powodu pandemii. Teraz odbywają się w cieniu wojny. Na powitanie ukraińskich weteranów wszyscy wstali. Na pewno wiele was kosztowało, by tu dotrzeć. Głównie drużynę Ukrainy, za którą wszyscy stoimy. Sława Ukrainie! Kilka dni temu Wołodymyr bronił Ukrainy przed rosyjskimi zbrodniarzami. W Hadze wystartuje w konkursie łuczników. Po zakończeniu zawodów wracamy na linię frontu, aby bronić ojczyzny. Invictus Games w 2014 roku wymyślił książę Harry. To ich 5. edycja, dlatego dziękował wszystkim weteranom za przybycie. Tych z Ukrainy witał szczególnie. Przybyliście tu, by pokazać swoją siłę i powiedzieć prawdę o tym, co dzieje się w waszym kraju. Świat jest z wami zjednoczony i mam nadzieję, że to wydarzenie stworzy okazję, by to pokazać globalnej społeczności. W zawodach startują reprezentanci 20 państw, w sumie 500 weteranów, w tym 20 z Polski, wysłanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Macie siłę i wolę do tego, żeby reprezentować naszą ojczyznę w trakcie tych zawodów. Za to bardzo dziękuję. Kapitan Przemysław Kowalski. Kapitan Przemysław Kowalski został ranny w zasadzce w czasie misji w Afganistanie. Cierpi też na zespół stresu pourazowego. Będzie startował w 3 konkurencjach. Sport to dla niego sposób na życie. To także sposób na powrót do zdrowia. To pewnego rodzaju terapia, nie tylko dla ciała, a także dla umysłu, którą większość żołnierzy, weteranów, których znam, stosuje i myślę, że podzielają moje zdanie. Taki jest też cel Invictus Games. Sport ma pomóc weteranom wrócić do zdrowia. Polacy wystartują w tych zawodach po raz drugi. Jarosław Kuś, Wydarzenia. I tak kończymy Wydarzenia. Jutro o 18:50 spotka się z Państwem Magdalena Kaliniak. Ja życzę Państwu dobrych, spokojnych świąt, no i oczywiście udanego, lanego poniedziałku. A już teraz gość wydarzeń Marcin Fijołek i dominikanin, ojciec Tomasz Samulnik, a potem Piotr Woźniak, były prezes PGNiG. Dobrego wieczoru.